Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem na pasiece. Przyjechałem zobaczyć, jak sypie się waroza. Podawałem dwukrotnie kwas. Wczoraj wieczorem podawałem po raz kolejny tutaj tym rodzinom. Tutaj ten cały rząd. Oprócz... Tak, tutaj ten cały rząd podawałem dwukrotnie. Nie podawałem tylko odkładom. Dzisiaj to zrobię, ponieważ wczoraj było już 7:30, już było bardzo późno. Popatrzymy teraz, jak sypie się waroza po podaniu drugi raz kwasu. Podaję na taki ul, gdzie jest dwa korpusy, podawałem 60 ml jednorazowo. 60 ml tej warozy tutaj. Obejrzę też na filmie, może być jakieś na filmie powiększenie. Ok. Ale ja widzę już tu, że tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć sztuk naliczyłem. Tej warozy sypie się mniej, dużo mniej niż po pierwszym razie. Po pierwszym razie sypnęło się około najwięcej w jednym ulu poleciało tak do setki, pozostałe po 20-30. Dlaczego tak mało? Ponieważ w sezonie i przed wyjazdem na urlop podawałem kwas szczawiowy, paski kwasu szczawiowego z gliceryną i to zadziałało super. Tu jest, widzę więcej na tym, w tym uliku. Tu jest jeden korpus. Teraz zobaczymy, ile tam jest pszczół. Ale tu widać, tej warozy spadło dużo. Tu widzę, spadło dużo. Ok. Wyczyszczę to, żebym wiedział następnym razem, że kolejny. Ok. Czyli w jednym sypie się trochę więcej, w drugim mniej. Kwas będę podawał jeszcze, planowany jest jeszcze dwukrotnie. Hop. Powałka. Dam radę podnieść. Nie mam dymu. Psa, ale jakoś może damy radę. Kwas jest tutaj podawany. Tak wygląda rodzina. O, szajse, dostałem całą wargę, no. Bez dymu nie podchodzi. Ale spuchnę jak krokodyl. No, w każdym razie tak wygląda rodzina. Zamykane, one są podrażnione. Dziś jest chłodno. Pomimo słońca jest chłodno, ok. Nie będziemy ich tutaj drażnić. Dostałem w dolną wargę. Pierwszy raz w tym roku. No i tu jest mniej warozy. Widać. No, tu jest gąsienica. Ok. Walamy. I spadamy. O. No, przyjadę tutaj po raz kolejny, jadę zjeść obiad tylko i przyjadę, podam tutaj jeszcze w tym odkładom i tam stoją trzy, podam jeszcze kolejny raz kwas mrówkowy. No i to by było tyle, nie? Jeszcze została jedna pasieka tam w Nussdorfie, tam pojadę też dzisiaj wieczorem, podam kolejny raz, to będzie dwukrotne, za 3 dni podam trzeci raz i później czwarty raz, jeżeli będzie potrzeba. Ok. Ślicznie dziękuję, do zobaczenia.